wieczór Państwo. Znów spotykamy się i chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim tym, którzy dokonali wpłat na Fundusz Budowy Centrum Zdrowia Dziecka. Proszę Państwa, to duża akcja i piękna akcja. Chcę ponadto wyrazić wdzięczność za tę mnogość listów, którą otrzymałem. Jest to jakaś społeczna aprobata tego, co tutaj wspólnie czynimy. A dziś przedstawić chcę Państwu jeszcze jeden zamek. Zamek Olbrzymie, dawna krzyżacka warownia położona na wyniosłym brzegu rzeki Drwęcy. Kiedyś siedziba krzyżackiego kumtura, ale przenieśmy się do XIV wieku. Staniemy tu w obliczu wielkich ceglanych struktur, w obliczu wyniosłych bram i baszt. Oto właśnie główna brama wjazdowa z broną, która broniła dostępu, gdy była opuszczona. Trudno, by ktoś niepowołany wszedł lub wjechał do wnętrza zamku. I dalej skarpy, cały gotycki świat form, których już dzisiaj nikt do końca ani poznać, ani zrozumieć nie potrafi. Znów krynelarz, jeszcze jedna. Baszta i z tyłu wyniosły dach z narożnymi wieżyczkami i przedmurze i jeszcze basztę. W ten sposób powstaje jakaś symfonia kształtów widocznych najczęściej na tle nieba. I gdybyśmy w tej chwili tutaj dodali właśnie błękitu odrobinkę, to okaże się, jak fantastycznie i jak pięknie wygląda właśnie ta budowla majestatyczna i groźna na tle nieba. No, chmury i chmurki, ale przecież znów jest to tylko krótka notatka, bo lepiej wyjaśni rzecz ten rysunek, gdzie już zobaczymy dokładnie takie formy jak średniowieczne machikuły, jakieś drewniane hordycje. Ten cały świat, który miał z jednej strony zabezpieczyć tym, którzy w zamku byli, pełne zagwarantować bezpieczeństwo i utrudnić nielegalne dojście do wnętrza warowni. Ale na początku wieku XVII nastąpiła przebudowa krzyżackiej warowni na wspaniałą, późno-renesansową rezydencję. Cały korpus zamku i niektóre baszty pozostały z czasów gotyckich, jak na przykład ta, którą w tej chwili zaczynam rysować. Jest ona...